Zagram sonatę Pulenka oraz omasz Manuel de Falla w kompozycji Bela Kowacza, a przy fortepianie pani Romana Orłowska. Osobiście oba te utwory są dosyć tajemnicze, w szczególności właśnie Pulenk, gdzie trzeba pokazać na pewno te wszystkie zmiany, które kompozytor chciał nam przekazać. Dzisiaj wykonam dla Państwa sonatę Johannesa Brahmsa, e-moll, pierwszą, opus 38. Myślę, że najbardziej szczególne w wykonywaniu utworów Brahmsa jest jego ekspresyjność i oddawanie wszystkich emocji najgłębszych, jakie się w nas kryją. Jeśli chodzi o balladę Perilu, to na pewno to ma taki dla mnie wpływ emocjonalny. Jest to taki utwór, który współpracuje z moim charakterem takim muzycznym. Bardzo mi się podoba i po prostu bardzo mi to sprawia przyjemność grania właśnie tego. Nazywamy się Chopin Quartet i wykonamy dzisiaj 11 kwartet smyczkowy Ludwika van Beethovena, F-moll, seriolo. Bardzo interesujący i ciekawy kwartet z tego względu, że łączy ze sobą bardzo dużo różnych pomysłów, czasem niezwykle odległych. Sam Beethoven był niepewny co do tego kwartetu i właśnie nie w dedykacji, tylko przy wydawaniu tego utworu napisał, że jest on przeznaczony dla wybranego grona znawców sztuki, a nie dla przeciętnego słuchacza. I być może to właśnie jest takie wyjątkowe w tym kwartecie, że jest po prostu inny niż wszystkie pozostałe kwartety, które napisał. Zagrałam balladę Eugenie Isaya. Ten utwór jest ze mną od bardzo długiego czasu. Właśnie z panem Wojciechem Koprowskim zaczęłam go pierwszy raz uczyć się go i kiedy tylko mogę, to gram go publicznie, bo jest świetny, jest to świetny utwór solo, jest bardzo trudny, bardzo ma dramatyczny charakter i jest bardzo przyjemny do grania za każdym razem.